znajduje się u podnóża Ant, w malutkiej miejscowości Chawantiri, w świętej Dolinie Inków. I tutaj znalazłam swój warsztat. Hello! Słuchajcie, to jest właśnie ta społeczność, w której ja pracuję, w Chawantiri. I te wszystkie osoby tkają dla mnie biżuterię. Na co dzień tkają w domach, natomiast tutaj wszyscy razem ustalamy, jak to będzie wyglądać, jaka będzie kolorystyka i pracujemy gromadnie tutaj, na świeżym powietrzu. Do warsztatu przyjął mnie Lucio, który jest liderem tamtego miejsca i tkaczy, którzy są w koło. Nazywam się Lucio Yandesa. Mam 53 lata. Pochodzę stąd. Mam 7 dzieci. Jestem żonaty. W tej pracy uczestniczą wszyscy. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Wszyscy. Mam na imię Martina i mam 42 lata. Urodziłam się tutaj, w Chawantiri. Większość z nas pracuje w domu i zajmuje się tkaniem, z tego żyjemy. Tkania uczono nas od dziecka. Najpierw pokazano nam, jak się przędzie. Ja nauczyłam się tkać, mając 8 lat. Nazywam się Jaime Ilia Velasquez. Tkactwa nauczył mnie mój ojciec, a ojca jego dziadek. Ojciec zaczął mnie szkolić, kiedy miałem 9 lat.